Hej, witam was wszystkich. Ja jestem Enki, a to jest kolejna odsłona z Liars of Fear. No i lecimy, nie? Kolejny odcinek. Wow. A, o to chodzi. Właściwie, żebyśmy czasem nie mogli z powrotem pójść. Nice. Oscar Wilde. Zacnie. Poza zasięgiem. Wow. Ale trzasło. Mogę włączyć? Mogę. Nic nie mogę zrobić. Aha. Spoko. Jakieś zdjęcie kobiety. To w ogóle jest. Nie, wolę tego nie gasić. Co tu pisze? Bąkasz się w kółko. To w ogóle ktoś pierdnął barszczem. Jakiś obraz. No, dziwne twarze. Jakiś kurna kozioł. There is sir and madam. Szanowni Państwo, jesteśmy zmuszeni uprzejmie, a stanowczo prosić, abyście zaprzestali kłótni w środku nocy. Serdecznie współczujemy, ale wasze problemy małżeńskie nie są naszą prywatną sprawą i także powinny pozostać. Zdecydowanie nie dotyczą one nas, ani tym bardziej naszych dzieci. Proszę, weźcie pod uwagę, że nie każdy jest niezależnym artystą. Niektórzy muszą wstawić się wcześniej, aby zarabiać na życie. Wstawać za wcześnie. Potrzebujemy snu. Musimy także zaznaczyć, że jeśli nic się nie zmieni, będziemy zmuszeni zawiadomić o sprawie policję. Z poważaniem zmęczeni sąsiedzi. Powinno być bardzo zmęczeni sąsiedzi. Okej. Okay. Nic tu nie ma. Gdzieś mam numerków szukać, tak? Co to jest? Datę. Czy tu pisze o jakiejś dacie? O, lag. Spacebar. Okej. Mają przyjemność zaprosić na wesele o 14. Tak? 14? Tu o'clock, ale czekajcie. 9 czerwca? 14. 14 w godzinie. To jest druga, nie? Druga 00. Tak, czy mam tutaj prowadzić 2:00? 2. Zero. No i nic się nie stało, nie? W ogóle jakieś szepty. O. Coś tu jest więcej? Nie ma tu nic. No to hello, ej, ale o co chodzi? Jakąś datę od tego? Saturday? Night? 9 tego. Czekajcie. 9. June to jest. Czekajcie. To jest 6. To jest 6 miesiąc.
962, tak? Nie działa. Co mam tu zrobić? Okej, okay, a ja tu kurna główkuję. Wystarczyło zapalić te świeczki. Tu się drzwi jakieś. A nie, to jest ta szafa. 485. 485. Takie zagadki kurna nie są dla mnie. One są. Okej, okay, otworzyliśmy. Ja tu kurna główkuję, a one są tak łatwe, że wystarczy tylko zapalić świeczkę. No, otwieram, uwaga. Otwiera się. Spiszę. Przypatrz się tak. Przypatrz się. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Yes, I do. W ogóle ten typ się gapi. Mógł mi pomóc. O! Drzwi! Ja myślałem, że przez ten będziemy musieli wyjść. Never forget. Nigdy nie zapomnij. Never forget. Never forgive. Never forget. O, oh fuck. W ogóle wyobrażacie sobie coś takiego, że faktycznie macie kogoś w domu, nie? Ktoś z rodziny buja się całe życie na takim krześle i tak nagle zaczyna go brakować, nie? I te krzesło zostaje w domu. Kurna, creepy. Okej, okay, kolejny liścik. Wyszłaś po moim studiu, znowu, po raz ostatni przypominam, że nie masz tam wstępu, nawet jeśli drzwi przypadkiem będą otwarte. Zabraniam ci, to moje ostatnie ostrzeżenie, następnym razem będziesz musiała poszukać nowej pracy. Nie widzę na razie z tym żadnego... niczego, co się z tym jakoś łączy, ale... Nie wiem, pewnie później będzie się to jakoś, nie wiem, pokrywać. Te wszystkie listy. Wow, w ogóle patrzcie co za zło. Lalka powieszona na ścianie. Ktoś tu grał w domino. Korba w ogóle. Co tu mam znaleźć? W ogóle jak my kulejemy, nie? Z tą nogą mamy. Widocznie jesteśmy tym... Oh shit. Do piwnicy spadliśmy, nie? Oh god. Aż mu nic z nogą się nie stało. Może być bardziej kulał może jeszcze, co? Nie gap się na mnie, kolego. Obserwuje mnie. Look, tak, ktoś tam stoi, nie? Czekajcie. O kurna, o Jezus Maria! Ta gra jest przerażająca.
Najdroższa, mimo że jeszcze się nie narodziłaś, wyraźnie czuję twoją obecność. To niezwykle doznanie, wciąż nie mogę uwierzyć w twoje szczęście. Rok temu jedynie co miałam to talent i ambicje. Dzisiaj jestem tylko u szczytu kariery. Mam kochającego męża i ciebie. Nigdy nie byłam osobą głęboko religijną. Wydaje mi się, że tym, czym dla innych są przykazania, dla mnie było zawsze dążenie do perfekcji w tym, co robię. Jednak teraz nie mam w stanie pozbyć się wrażenia, że czuwa nade mną jakaś siła wyższa. Za młodu mówiono mi, że nigdy nie odniosę sukcesu jako muzyk. Teraz grywam koncerty w najbardziej prestiżowych miejscach w kraju, a bilety wyprzedają się w zawrotnym tempie. Powtarzali mi, że mam trudny charakter i nigdy nie znajdę bratniej duszy. To także się mylili. Ponadto pewnego dnia lekarz powiedział mi, że nigdy nie będę w stanie zajść w ciążę. Jednak oto jesteś, tuż pod moim sercem. Mam wrażenie, że jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie. Okej. Okay. Czyli ta nasza żona pisze do córki, tak? To się w ogóle pojawiło kolejnego? Nie. W ogóle ta gra jest creepy, kurna, przerażające. Te obrazy są przerażające. I w ogóle, że się patrzyłem na tego kolesia, nie? Słyszałeś? Przerażający jesteś, typie. Skurwysyn. Kurna. W ogóle myślałem, że tam ktoś stoi, nie? Oh god. Wajcha w dół. Pieniądze na stół. Oh yeah. I to jest znowu ten pokój. Ten sam. Ta lalka w ogóle ten na tym jeleniu. Oh shit. Te obrazy będą mi śledzić, tak? Typie, to wszystko twoja wina. Shit. Ktoś tu chodzi, nie? Ktoś jest za tymi drzwiami. O, oh, fuck. Ja to skądś znam. To jest efekt tunelu. Będę szedł, a tu nagle coś na ryj. Jestem tego pewien. Piękne obrazy. Śliczne. A nie, tam są drzwi. Nic chyba nie będzie takiego strasznego. Fotel mi pierdzi, będę musiał coś wymienić w nim. Kłamstwo. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Te cudowne okrągłości, ten śmiech na końcu, nie? I'm not that round. Nie jestem tą rundą? Albo nie po tej stronie? Nie wiem jak to... To jest pewnie jakieś... jakieś znaczenie ma inne znaczenie, w sensie niedosłownym. Nie może to tłumaczyć dosłownie. Pewnie. Okej. Okay. Kolejny pokój. Okej. Okay. W sumie zamknęli. O Boże, co za schizo, nie? Nie chcę tam wchodzić jeszcze. No to jakieś znajdźki jeszcze. Cyprino! Jakieś... O, tu coś jest. They stop at nothing. It's not go down easy. Spacebar, skrzyczący podpalacze, echa i wrzasków. Nie sądzę się przed niczym. Nie poddam się łatwo. Okej.
Boże, weźcie, co za zło. One się tam podpalić. Fuck. Jaki w ogóle, kurna. Tu jest jeszcze? To jest jakaś bajcha? Nie, to jest lampa. Kolejny szczur. Oh my god. Nie, nic tu nie ma. Coś tu pisze. O ku Jezus Maria, wow. Co tu pisze? No chciałem przeczytać, co tu pisze, nie? Ale... Ta. Oh, gra zryje ci mózg i jeszcze kurna walnie w ryj pierdyliardem książek. Nice. Dobra, idziemy dalej. Krew im z oczu leci. Okej, okay. Czyli tutaj była tylko ta... To będzie miało jakieś znaczenie później? Oby miało, nie? Chciałem mieć jakieś fajne zakończenie, a nie jakieś dupiate. Nic tu nie ma. Spacebar. Witaj, nawiązuję do twojego poprzedniego listu. Jestem pewien, że nie masz się czego martwić. Kobiety po porodzie często dziwnie się zachowują. Huśtawka hormonalna i tym podobne. Kiedy urodziło się nasze pierwsze, pamiętam, że Valerie bardzo źle to zniosła. Pytałem, co chce zjeść na drugie śniadanie. Ona zalewała się łzami. Po prostu czuwaj przy niej i będzie bardzo dobrze. Teraz do rzeczy. Wiem, że obiecałem cię nie popędzać i że zasłużyłeś na chwilę wytchnienia, ale musisz wiedzieć, że dostaję mnóstwo telefonów i zewsząd sypią się zamówienia i propozycje współpracy. Gorący z ciebie towar, mój przyjacielu. Może powinniśmy kuć żelazo, póki gorące, ale oczywiście rodzina jest najważniejsza. Twój przyjaciel i agent Tomasz Caldwell. Wiem, że tak trochę nudno, że to wszystko czytam i tak dalej, ale kurde, ta fabuła mnie tak trochę wciągła. W sensie ona nie jest taka aż do końca wytłumaczona i nie jest do końca logiczna, ale z tego coś może wyjść fajnego. Się zaczyna. Jakieś płacze. Tu jest. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Patrząc tak? Nice. Jakby tutaj laska wyskoczyła z tego okna. Oh my god, to by było. Ale to pewnie zostawili na późniejsze etapy gry. Takie. Takie sztuczki. Ale to jest zamknięte. Czy ono tam stoi? Nie. Jakby mnie zaczęło coś teraz gonić. Oh god. W końcu jest tutaj. Jest tutaj, no, papryka, peperoni, oregano, papryka. Jest tu możliwość biegania, nie? Więc zapewne przed czymś będziemy musieli tu uciekać. Nie lubię czegoś takiego, zaraz mi coś wyjdzie stąd, nie? Czy coś tam stoi? Nie wiem. To jest jakby spiżarnia jakaś. Oregano, papryka.
Pierwszy krok jest najtrudniejszy, tak? Tak, dokładnie. No dokładnie, w takich horrorach faktycznie to jest najgorsze. Jak nie wiesz w ogóle, przed czym uciekasz, czego się bać. To jest najgorsze. W ogóle, nasza kuchnia znowu. Nice. Wow. Coś spadło. Uj, jakieś serce, czy co? To jabłko? Oh shit. Ty, to jest dobre. Z tego obrazu wypadałem też. Kurna mać, oby nie wypadło, nie. Ci ludzie z tych obrazów zaczną wyłazić. To będzie w ogóle creepy. Serio, muszę zmienić te krzesło. Zbyt pierdzi. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Oh, not shit, one of those bread skóra, ones. Nie? It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. To w ogóle jest skóra z czoła. Jeszcze Harry Pottera. Widzicie to? Zapewne go bardzo bolała ta blizna. Przed tym. Idzie do mnie kurna jakiś wariat. Harry Potter! Okej, to jest nasz pokój chyba, nie? Tak, to jest... Tylko, że on jest taki pusty dość. Ha, tu zbieramy jakieś... obrazki, tak? O, tu mamy w ogóle... O, fuck. A, dobra. Pewnie to wszystko było... Głębokie wdechy. Pamiętaj, jesteś profesjonalistą. To tylko pierwsze trochę strokes, to jest takie pociągnięcia, tak? A czekaj, Boże, czemu to ja to w ogóle ten tłumaczę? Głębokie wdechy. Pamiętaj, jesteś profesjonalistą. To tylko kwestia kilku pierwszych pociągnięć. Potem będzie z górki. Co w tym trudnego? To brzmi kurde jak... tylko kwestia pierwszych pociągnięć to można brać jako... kwestia pierwszych pociągnięć tego no, pędzla i jednocześnie noża. Więc okej. Jakieś flamingi. Ta kartka się wypełnia. Nienawidzę, nawet teraz. Zagubiony. Zasługujesz na to, dokończ go. Okej. O, w ogóle... Czy się otwarło to? Aha. To mamy rozdziały jakby, tak. 6 rozdziałów. W 1/6 jesteśmy gry. Wpierw szukałem płótna, nie byle jakiego płótna. Musiałem wybrać nóż, nie taki do chleba. A czekajcie, bo my to chyba już czytaliśmy, nie? Fuj.
Shapeless, bezkształtne mary, gdzie sny. Dreams. Okej. Wiecie co? Tak sobie postanowiłem, że będziemy kończyć przy obrazie. Tak mi się wydaje, że to była dobra długość, bo chyba już nagrywam jakieś 20 coś minut, tak około. I mi się wydaje, że to jest dobra długość na tą grę. Oczywiście będę od razu nagrywał po tym, chyba. O ile mi ktoś pozwoli. W sensie pozwolą mi ludzie, którzy mieszkają tutaj ze mną. Bo zawsze mi ktoś wchodzi, albo kurna stuka, albo wrzeszczy. Tak bywa. No więc ja się z wami żegnam. Do kolejnego odcinka z Liars of Fear, więc na razie trzymajcie się, miłego dnia. Pa, pa!